Ale pana koledzy z suwerennej Polski tworzyli jakiś dziwny system prawny za pomocą... Pani po prostu opowiada jakieś farmazony. Proszę mi pokazać przykład, kiedy zostały naruszone ustawy. To jest chaos, jest Białoruś, to jest budowanie państwa bezprawia. Jesteście za to odpowiedzialni. Ja nie zamierzam się... Znowu pan to... Panie pośle. Ja nie Przepraszam, nie mogłem Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Witam państwa serdecznie. Witam również naszych gości. Marta Golbik, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Romanowski, poseł suwerennej Polski. Dzień dobry, witam. Szanowni państwo, informacja sprzed chwili dosłownie. Prezydent podpisał ustawę budżetową i następczo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W tym uzasadnieniu, którym mogliśmy się zapoznać, stwierdził, że wątpliwości jego budzi to, że dwóch posłów, czyli posłowie, albo już nie posłowie, Kamiński i Wąsik, nie mogli brać udziału w pracach nad projektem ustawy. Jak państwo oceniacie tę decyzję? Jak to mawiają, Ziobro, zaskoczenia. No, to, że skieruje do Trybunału, to było do przewidzenia, przypomnę, odkrycia towarzyskiego Jarosława Kaczyńskiego, pani prezes Przyłębskiej. Natomiast prezydent Duda mówi o tym, że będzie wetował nie tylko tą ustawę budżetową, ale każdą ustawę, która będzie przyjmowana bez udziału w głosowaniu dwóch przestępców prawomocnie skazanych, pana Wąsika i pana Kamińskiego. Po pierwsze, jest dla mnie zaskakujące, że politycy PiS-u, jak widać na czele z prezydentem Dudą, wciąż upierają się przy obronie dwóch przestępców, zamiast pomyśleć chociażby o ofiarach tych dwóch panów. Po drugie, nie zauważają, że jako osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem, straciły mandaty poselskie. Ale po trzecie, i co jeszcze bardziej ciekawe, przecież wiele ustaw każdej kadencji sejmowej, naprawdę każdej, również tych 8 lat kadencji Prawa i Sprawiedliwości, było przyjmowanych pod nieobecność niektórych z posłów, bądź wygaszonych mandatów, bądź czyjejś śmierci i niepowołania jeszcze kolejnych osób. No tak się dzieje. Nieobecność dwóch osób, które wciąż nie wstąpiły na miejsca zwolnione po panu Kamińskim i panu Wąsiku, to nie jest przeszkoda do przyjmowania ustaw po prostu. I pan Duda doskonale o tym wie. Więc ja traktuję te stwierdzenia o kierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Dudę jako swego rodzaju grę polityczną, zupełnie niepotrzebną, bo uważam, że prezydent kraju nie powinien się wdawać w takie gry polityczne, zwłaszcza, że ustawa budżetowa jest ważna dla wielu osób, które na nią czekają, które czekają na... No, najważniejsza ustawa, przynajmniej w teorii najważniejsza ustawa. No ale też przypomnę, jak chociażby podwyżki dla sfery budżetowej w niej zapisane, no są osoby, które czekają po prostu na tą ustawę. I prezydent powinien dać sobie spokój z takimi politycznymi rozgrywkami w walce o, no właśnie, pytanie o co, o dwóch przestępców. Nie wiem, o co mu chodzi i nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa w jego wykonaniu. Panie pośle, pytając kolokwialnie, w co gra prezydent, o co chodzi z tym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego i z tą zapowiedzią, że każda kolejna ustawa, która na jego biurko trafi, a nie będą mogli w jej procedowaniu uczestniczyć, a nie będą mogli, bo ich mandaty zostały wygaszone, panowie Wąsik i Kamiński, będzie kierowana do Trybunału Konstytucyjnego. To jest tylko taka manifestacja? Czy coś więcej się za tym kryje? No cóż, to nie jest manifestacja, panie redaktorze, tylko realizowanie konstytucyjnych uprawnień, a nawet obowiązków, bo prezydent ma obowiązek stać na straży suwerenności Rzeczpospolitej, jej porządku prawnego. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to powiem swój komentarz do tej sytuacji, a raczej pewną obawę, mianowicie myślę, że kolejnym
krokiem czy kolejnym wydarzeniem, które nas czeka w najbliższym czasie w związku z tym działaniem pana prezydenta, będzie atak obecnej koalicji rządzącej na Trybunał Konstytucyjny, bo proszę popatrzeć na ten schemat. Telewizja publiczna ujawniła i nagłośniła aferę wiatrakową, bezprawne przejęcie telewizji publicznej. Panie pośle, ale to, że telewizja czy media publiczne zostaną zmienione, to było sfałszowania zapowiedziane w kampanii wyborczej. Tak, ale nie za pomocą uchwał sejmowych, panie redaktorze. To jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast nie zgodzę się również z wygłoszoną przez pana redaktora i panią poseł tezą, że mandaty wygasły. Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła, przypomnę panie redaktorze, a ona na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym orzeka w tych sprawach, uchyliła decyzję bezprawną marszałka Hołowni, który te druga mandaty z Izby Sądu Najwyższego. Proszę mi wskazać przepis w ustawie, który upoważnia Izbę Pracy do tego typu działań. Pan jest przedstawicielem suwerennej Polski. Wy jesteście parlamentarzystami podporządkowanymi panu Ziobrze, który przez ostatnie 8 lat niszczył polskie prawo. Tworzyliście bez pana udziału, bo pan jest pierwszą kadencję, tak? Tak, jestem czyli bez pana udziału, ale pana koledzy z suwerennej Polski tworzyli jakiś dziwny system prawny za pomocą pani po prostu opowiada jakieś farmazony. Proszę mi pokazać. Proszę mi pokazać przykład, kiedy zostały naruszone ustawy. To zacznijmy od pierwszej podstawowej zasady. No bardzo proszę. Niezależności wymiaru sprawiedliwości od polityków. Ziobro podporządkował sobie cały wymiar sprawiedliwości. Ale o czym pani mówi? O tym doskonale. Przecież pani doskonale. Zaczynając proszę od tego, podać przykłady. Prokuratorem generalnym. Chcę tylko panu na podstawie ustawy, którą uchwalił Sejm. To jest absolutnie dopuszczalne na podstawie konstytucji. To jest ta różnica. Wy łamiecie prawo, bo bez zmiany ustaw dokonujecie zmian, które trzeba dokonywać zmieniając ustawę. Za pomocą Twittera, za pomocą prywatnych opinii, za pomocą uchwał sejmowych. To jest łamanie prawa. Przez 5 tygodni zrobiliście to kilkukrotnie. Uważam. I to jest prawdziwe, nawet już nie naruszanie praworządności, ale budowanie bardzo państwa bezprawia. I mówię to z całą odpowiedzialnością, uważam, pani poseł. I ktoś za to odpowie. Zapewniam panią. Uważam, znaczy wy odpowiecie za to, co robiliście przez 8 lat. Ale uważam, że z politykami suwerennej Polski w ogóle nie można rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości. Naprawdę. Jesteście najmniej wiarygodnymi osobami w tym temacie. Przyszedł Ziobro, podporządkował sobie wymiar sprawiedliwości, zajmował się tylko tym, żeby mieć wpływ na przypominam pani poseł, że wymiar sprawiedliwości działa w swojej istocie na podstawie ustawy o KRS i ustawy o Sądzie Najwyższym, którą minister Ziobro nie przygotowywał, tylko to były inicjatywy pana prezydenta. To tylko tak dla porządku. Panie pośle, wspomniał pan o tym, że na celowniku koalicji rządowej znajdzie się Trybunał Konstytucyjny. Premier Tusk złożył wam propozycję, mówię o Zjednoczonej Prawicy, by usiąść i wespół zespół zmienić konstytucję tak, ażeby dokonać nowego wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego większością 3/5 głosów. Czy to jest racjonalna, sensowna propozycja i się nad nią pochylicie? Cóż, mogę mówić za siebie. Jest takie stare powiedzenie, że z oszustami, szulerami czy bandytami nie można siadać do stołu negocjacji. Ale to w ogóle już nie będziecie z koalicją większościową rozmawiali w jakiejkolwiek sprawie? Tutaj jak pan tak stawia sprawę? Panie redaktorze, najpierw musi być naprawienie tego bezprawia, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Nie można racjonalnie i sensownie rozmawiać o przyszłości państwa z ludźmi, którzy w ciągu pierwszych 5 tygodni swoich rządów kilkukrotnie, praktycznie nie było tygodnia, żeby nie naruszyli prawa, łącznie z poddaniem się odpowiedzialności karnej tak naprawdę. Ja bardzo bym chciał, żeby w Polsce był normalny rząd, żeby można było dyskutować. Taka jest rola opozycji. My staramy się być merytoryczną opozycją, ale nie ma tutaj przestrzeni dla tej rozmowy i to nie jest nasz problem, to nie jest nasza wina, tylko wina drugiej strony, która wbrew porządkowi prawnemu w Polsce za pomocą prywatnych opinii, za pomocą komunikacji na Twitterze, czy poszukując podstawy prawnej, jeszcze nie została znaleziona z tego, co panie pośle, to ja dopytam. W żadnej sprawie, w przypadku jakichkolwiek projektów ustaw nie będziecie siadali i nie będziecie w komisjach pracowali z większością koalicji? Oczywiście będziemy pracowali, będziemy rozmawiali. Czy to z tymi szulerami? Ale w sprawach dotyczących istoty, w sprawach dotyczących zasadniczych zmian o charakterze konstytucyjnym, no
to nie są partnerzy do rozmowy. To jest moja opinia. Pani poseł, większość publicystów, tak mi się wydaje, uważała i uważa, że Donald Tusk doskonale wiedział, że ta propozycja nie zostanie przyjęta. Po co on ją złożył? O której mówimy propozycji? Mówimy o propozycji zmiany konstytucji. Ja uważam, znaczy nie jestem zaskoczona, że przedstawiciel suwerennej Polski nie chce o tym rozmawiać, bo faktycznie... To wejdę w słowo. Dzisiaj u nas był poseł Suski, który też powiedział, że nie będzie takiej współpracy w przypadku zmiany konstytucji. Ja mimo wszystko liczyłabym na pewną grupę ludzi w PiS-ie, która wykaże się przyzwoitością, będzie chciała o tym rozmawiać. Brzmi trochę jak PiS szantaż często, taki emocjonalny. Oczywiście, bo często przedstawiciele PiS-u mówią o sobie, że zależy im na dobru Polski, że zależy im na tym, żeby w kraju ludzie czuli się bezpiecznie i spokojnie. No to udowodnijcie to. To zacznijcie rozmawiać o tym, jak możemy wspólnie uporządkować ten bałagan, który dzisiaj jest. To jest oczywiście bałagan zrobiony przez nich. Główna odpowiedzialność spoczywa na kierownictwie, począwszy od pana Ziobro, przez pana Kaczyńskiego, Morawieckiego i Dudę. Natomiast pamiętajmy, że tych parlamentarzystów jest znacznie więcej i jeśli są wśród nich osoby, które twierdzą, że zależy im na dobru Polski, to niech zaczną podejmować rozmowy na ten temat. Pani poseł wierzy w to, co mówi, że część polityków Zjednoczonej Prawicy wbrew głosu swojego kierownictwa usiądzie do takich rozmów albo zagłosuje za taką zmianą? Jak obserwuję wypowiedzi szefa partii PiS, który opowiada rzeczy jakieś już kompletnie niestworzone, porównując premiera polskiego rządu do Hitlera, Stalina w jednym zdaniu, to wyobrażam sobie, że są wśród polityków, i to nierzadko, tacy, którzy widzą, w jakim kierunku to zmierza. I myślę, że wszyscy głupcami tam nie są i myślą sobie o tym, w którą stronę zmierza nasz kraj i co będzie dalej, jeśli oni będą stać przy tak nieprzewidywalnym człowieku. No bo dzisiaj oni powierzają swój los, ale też w jakiejś części, na szczęście nie w całości, los naszego kraju w ręce człowieka zupełnie nieobliczalnego, mówię o Jarosławie Kaczyńskim. I wierzę w to, że jakaś forma refleksji w nich nastąpi. Zobaczymy. No, mamy czas i dużo wyzwań przed nami. Panie pośle, PiS to jest wasza sojusznicza partia, ale jesteście w jednym klubie z Prawem i Sprawiedliwością. I dopytam o Jarosława Kaczyńskiego, bo troszkę tak jest, jak mówi pani poseł. To znaczy, jak się rozmawia nieoficjalnie z posłami Prawa i Sprawiedliwości, to oni wyrażają, mówiąc najdelikatniej, pewne obawy co do kierunku, jaki Jarosław Kaczyński przybrał po 15 października i mówią, że to jest trochę taki marsz na ścianę, ale oni oczywiście przed szereg występować nie będą. Czy ten radykalizm to jest droga na zatracenie, czy to jest sposób na to, żeby utrzymać partię w ryzach? O co chodzi? Trudno mi komentować jakieś wewnętrzne sprawy Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan redaktor zauważył, jesteśmy w innym ugrupowaniu. Ale razem startowaliście w wyborach, razem będziecie w wyborach samorządowych startować? Po części tak, rzeczywiście. Dlatego, że uważamy, że właśnie taka konserwatywna, prawicowa odpowiedź na te szaleństwa centrolewicy, z którymi mamy teraz do czynienia, jest po prostu bardzo Polsce potrzebna. Nie wiem, trudno mi też komentować jakiś rodzaj radykalizmu. Ja akurat uważam, że radykalizm, jeżeli popatrzymy na to, że to źródło słów dotyczy korzeni, czasami może być jednak ożywczy i potrzebny, żeby wracać do korzeni, ale myślę też, że mamy tutaj do czynienia jednak z nadzwyczajną sytuacją, panie redaktorze, bo nigdy w Polsce nie było takich sytuacji, z którymi spotykamy się obecnie, żeby chociażby pozbawiać wolności
bezprawnie posłów opozycji, no to są standardy białoruskie. Zostali obaj posłowie skazani prawomocnym wyrokiem. Tak, panie redaktorze, natomiast zostali wcześniej ułaskawieni przez pana prezydenta, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. To ja jest wiem, właśnie że to, pani... co wy zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości. Znaczy, to jest właśnie... absurd goni absurd. To jest, co pan powiedział w jednym dokładnie, zdaniu, panie redaktor, pokazuje, co to jest absurd, co wy robicie, ponieważ kwestionujecie wszystkie instytucje państwowe, które nie no dobrze, drodzy państwo, to jest chaos, to jest Białoruś, to jest budowanie państwa bezprawia, jesteście za to odpowiedzialni i dlatego właśnie proszę zobaczyć przestępców w waszym wykonaniu. Proszę zobaczyć, kogo prokurator generalny zrobił swoim rzecznikiem. Prokurator, która wydała wyrok tak naprawdę przekazując dane białoruskiemu reżimowi. I w metodach, i w wizerunku praktycznie jesteśmy sprowadzeni do roli Białorusi. I takie są niestety fakty i w związku z tym panie czasami pośle, ten bardziej myślę, że nasz, nawet mam język pewność, jest że bardziej adekwatny. Najdelikatniej mówiąc, troszkę pan przesadza, porównując Polskę do panie Białorusi. Redaktorze, czy zna pan cywilizowane państwo, gdzie posłowie opozycji są pozbawiani wolności? Przestępcy, tak. Obaj panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Ale zostali ułaskawieni, czy nie? Nie. No i właśnie mamy dwie interpretacje prawne. No i właśnie, widzimy dwie interpretacje prawne. Prywatna opinia pani poseł, a z jednej strony... To nie jest moja prywatna opinia. A z drugiej strony orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Odkrycia towarzyskiego Jarosława Kaczyńskiego. No to właśnie mamy przykład. Kwestionowanie wszystkich... Dobrze, pani poseł. Już nie będę mówił, jacy prezesi Trybunału Konstytucyjnego chodzili na śniadania. Pani poseł, Julia Przyłębska czy Krystyna Pawłowicz może się podobać, może się nie podobać. Niemniej jednak zostały wybrane zgodnie z obowiązującym prawem do Trybunału Konstytucyjnego. Można mieć wiele uwag do ich działania czy do wpisów w mediach społecznościowych pani Krystyny Pawłowicz. Pytanie jest, jak zamierzacie rozwiązać tę sytuację? Bo niektórzy mówią, że mamy dualizm prawny. Pani pewnie powie, że to nie jest dualizm, bo z jednej strony mamy prawo, a z drugiej strony mamy bezprawie. No ale mówiąc najdelikatniej, no pewien galimatias prawny jest. Jak w takiej sytuacji zamierzacie rządzić, przyjmować ustawy? Po pierwsze, wie pan doskonale, że Trybunał Konstytucyjny to była pierwsza instytucja, na którą został Platforma Obywatelska w 2015 roku zrobiła zamach, na koniec swoich rządów. A pan lubi tak dopowiadać. Bo pani ma krótką pamięć. Został dokonany zamach przez PiS, więc mówienie o tym, że tam wszystko jest okej, zgodne z prawem, jest bardzo dużym nadużyciem. Ale zamach pani poseł na czym polegał? Panie redaktorze, wie pan doskonale, że było wybranych więcej sędziów niż miało być wybranych. Wie pan, jak jest obsadzony Trybunał Konstytucyjny? Znaczy on od początku nie działa prawidłowo. Pani poseł, mogą się te kandydatury czy ci sędziowie nie podobać i w niektórych wypadkach nie podobają mi się ich wypowiedzi, oceny i tak dalej. Niemniej jednak oni są członkami tegoż Trybunału Konstytucyjnego. To nie chodzi o kwestie podobania się. To są kwestie porządku prawnego. I tak jak powiedziałam wcześniej, my mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją, gdy po 8 latach PiS na czele Proszę zobaczyć, bo pani używa słów, które są gołosłowne tak naprawdę. I podaje pani argumentu, dlaczego pani zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest niewłaściwie obsadzony. Nie ma tych argumentów. Bardzo ciężko się mówi z kimś, kto... Tak, to jest słuszna uwaga. Widzowie też się denerwują. Bardzo dziękuję widzom za te uwagi, ale jak widać nie działają. Mogę już? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bez wątpienia pan minister Bodnar ma dzisiaj bardzo trudne zadanie do wykonania. On zresztą często mówi o tym, że przed nim jest dużo wyzwań. Zapowiedział już rozdzielenie, na samym początku zapowiedział rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Okej, ale to trzeba zrobić ustawowo, co jest ważnym, prawda? Bardzo ważnym ruchem. No tak. Ja nie zamierzam się... Opinia prawna się znajdzie, pani poseł. Ja nie zamierzam się... Znowu pan to panie pośle, ja nie przepraszam, nie mogę Ja nie odpowiem panu na wszystkie pytania, bo ja też nie jestem prawnikiem, więc nie zamierzam się wymądrzać na ten temat, jak to najmądrzej prawnie pani poseł, ja zmierzam do tego. Można krytykować poprzednią ekipę
za zawłaszczanie poszczególnych instytucji i powoływanie do tych instytucji osób, dajmy na to, niekompetentnych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak w większości wypadków, a tutaj mówimy na przykład o Trybunale Konstytucyjnym czy o połączeniu funkcji prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości, odbywało się to lege artis. Czasem wystarczyło na to kilkadziesiąt godzin i nocny tryb pracy Sejmu czy Senatu. Niemniej jednak ten tryb legislacyjny został dochowany. Więc, jak zamierzacie odkręcić tę sytuację, mówiąc kolokwialnie? Więc jak dokończę myśl. Za odkręcenie tej sytuacji cieszę się, że nie odpowiadam za wymyślenie tego, jak to zrobić, dlatego że się po prostu na tym nie znam, nie jestem prawnikiem, jak już mówiłam. Są osoby w pełni kompetentne, które się do tego przygotowywały przez lata i mają doskonale opracowane, znaczy przede wszystkim przeanalizowane każde powołanie i każdą ustawę, która została przyjęta. I dziś jesteśmy w o tyle trudnej sytuacji, dlatego ja się odniosę zarówno do moich odczuć, jak i odczuć wyborców. Oczywiście te zmiany są trudne, ale na przykład nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że czekamy przez kolejne pół roku na zmianę w telewizji publicznej, a ten ściek wylewa się do młodych ludzi tak, jak się wylewał. Po prostu nie jest to możliwe do zrealizowania. I teraz pytanie, czy robienie czegoś szybko, w sposób być może nie wszystkim estetycznie pasujący. To jest trochę pytanie, czy taki, celu święca środki. To oczywiście, że tak. Tylko ja jako osoba z perspektywy oczywiście, że tak uświęca. Nie, mówię oczywiście, że tak, że to jest to pytanie, ale i teraz mogę powiedzieć, jako osoba, która zajmuje się na co dzień zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, że taka telewizja publiczna poszła natychmiast, że nie czekaliśmy kolejne pół roku czy rok, bo wiem, jakie to konsekwencje ma dla psychiki nie tylko dzieci i młodzieży, ale również ludzi dorosłych. I to samo jest w całym systemie prawnym. Znaczy jest jeden wielki bałagan. Mamy ministra, który był rzecznikiem praw obywatelskich i jest najlepszą rękojmią, że pilnuje tych podstawowych zasad dotyczących praw i wolności człowieka, osobę w pełni kompetentną, która powołuje swoje zespoły i będzie musiała to uporządkować. W jaki sposób? Oczywiście nie odpowiem panu na to pytanie, jakie to będą dokładnie rozwiązania, dlatego że ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Ale mam pełne zaufanie zarówno do ministra Bodnara, jak i do całego jego zespołu i premiera naszego rządu, że przeprowadzą to zgodnie z prawem, a zarazem szybko. Bo ten czas też jest ważny dzisiaj, bo my zapominamy w dyskusji o wymiarze sprawiedliwości, że to dotyczy każdego człowieka i że na koniec to chodzi o ludzi, którzy idą, żeby rozstrzygnąć swoje spory prawne. Więc no, dlatego mówię, że ten czas jest ważny, żeby każdy czuł się bezpiecznie w takich sporach. Pan poseł chciał się odnieść. Pozwolę sobie odnieść się do tego, co pani poseł powiedziała na końcu. Absolutnie zgoda, że bezpieczeństwo prawne jest fundamentalne, ale to, z czym mamy teraz do czynienia, to jest właśnie naruszenie tego bezpieczeństwa prawnego, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z postępującymi zmianami chociażby w prokuraturze, ale również w sądach, gdzie te zmiany są sprzeczne z ustawą o prokuraturze czy o ustroju sądów powszechnych, to na przykład prokuratorzy, którzy będą bez podstawy prawnej powołani, no ich wszelkie czynności prawne będą nieskuteczne i będą musiały być chociażby wnioski oddalane przez sąd. I zapewniam panią, że adwokaci już się na to szykują. Tak samo przecież jest z całym systemem prawa. Ja rozmawiam z radcami prawnymi, którzy mówią, że teraz w sądzie naprawdę jest ogromna niepewność, bo jeżeli na podstawie uchwały sejmowej można dokonać zmiany, na przykład pozbawić kogoś pracy, no bo to są przecież konsekwencje, mówimy o telewizji jako instytucji, ale mówimy o ludziach, którzy zostali na przykład bezprawnie pozbawieni pracy, to mamy naruszone podstawowe, elementarne zasady bezpieczeństwa prawnego, ale przyczyna tego jest wbrew tej narracji, którą próbuje się narzucać właśnie w działaniach tego rządu, a istota problemu jest po prostu taka, zresztą ona tutaj już została jakoś zwerbalizowana, że obecna koalicja rządząca nie ma po prostu tak silnego mandatu demokratycznego, jaki miała przez 8 lat Zjednoczona Prawica. Zjednoczona Prawica mogła podejmować decyzje, realizować je za pomocą narzędzi ustawowych, tak jak tego wymaga konstytucja. Wam tego brakuje, nie macie tej Panie pośle, dlaczego pan mówi, stąd jest problem. Ale dlaczego pan mówi, że nie ma tak silnego mandatu? Dlatego, że oprócz parlamentu w procesie legislacyjnym
uczestniczy również prezydent i państwo po prostu się obawiacie, że prezydent pewne rozwiązania może wetować, dlatego omijacie ścieżkę ustawową. Prezydent zapowiedział, że część tych rozwiązań będzie wetował. Ja wiem, że sondaże... Pani zresztą poseł sama powiedziała w przypływie szczerości, że cel de facto uświęca... Nie, to powtórzyła, że to jest słuszne pytanie. O to dopytywa. Wypowiedzi, no pani usprawiedliwia te działania. Panie pośle, ja wiem, że sondaże są tylko sondażami i są taką zdjęciem dnia codziennego, a nie odpowiadają na to, jak wygląda, jak mają wyglądać, czy będą wyglądały wyniki wyborów. Niemniej jednak patrzymy na te sondaże i na tendencje, to Polakom działania koalicji rządzącej się podobają, żeby nie powiedzieć, że się bardzo podobają. Trudno mi się odnosić, bo nie analizowałem ostatnich sondaży, natomiast... CBOS, który przed wyborami dawał 50% czy 40% w zależności od dnia Prawo i Sprawiedliwości. Czyli dla PiS-u bardzo wiarygodnie. Koalicja Obywatelska 29. Rozumiem, dla Platformy PiS, bardzo niewiarygodnie. PiS 24%. 4 punkty procentowe wzrost koalicji, 5 punktów spadek PiSu, ale inny sondaż United Surveys, bodajże dla Rzeczpospolitej, wczorajszy, PiS 28,3, Koalicja Obywatelska 28,2 i bez mała 20% trzecia droga. Gdybyśmy się tylko tym drugim sondażem posługiwali i próbowali przeliczyć te głosy na mandaty, to wychodzi, że obecna większość rządząca miałaby ponad 280 mandatów, czyli mogłaby prezydenckie weto odrzucać. Czyli Polakom się podoba taka konsekwentna działalność rządu Tuska i jego sprawczość. No, na pewno o sprawczości to nie można zaprzeczyć, że mamy do czynienia ze sprawczością, ale myślę, że większość Polaków nie zdaje sobie jeszcze sprawy z bardzo negatywnych konsekwencji tych działań w krótkim czy średnim okresie już nawet czasu. Także myślę, że też za chwilę zaczną docierać informacje, ile pani poseł już tych konkretów ze 100 żeście spełnili. No, chyba za 4, tak? Nie, a więc za 100 dni zobaczymy właśnie to podsumowanie rządów. Ja rozumiem, po co właśnie był atak na telewizję publiczną, żeby nie było alternatywnego kanału komunikacji, żeby móc zmajoryzować tak naprawdę przekaz, ale... Panie pośle, ja tylko przypomnę, że telewizja publiczna, czy w ogóle media publiczne nie służą do tego, żeby zachowywać balans na rynku medialnym, ale żeby w tych mediach był zachowany balans, a mówiąc najdelikwatniej, no właśnie o tym mówię, panie tego balansu tam nie było. Bardzo dziękuję za tą uwagę. No właśnie o tym dokładnie, kluczowa. Panie redaktorze, mówię. O tym, że w przeciwieństwie do wielu mediów prywatnych, oczywiście nie mówię tutaj o Super Expressie, ten balans był zdecydowanie zachwiany. Nie, pan by natomiast, chciał, żeby telewizja według was... Natomiast wracając do sondaży, jeżeli można, panie redaktorze, to zachęcam tutaj jednak do cierpliwości. Myślę, że czas pokaże, również jeżeli chodzi o pewne podsumowanie czy analizę przyczyn tego, że Zjednoczona Prawica straciła większość, chociaż wygrała wybory, ale jednak straciła większość, też będzie, mam nadzieję, ożywcze i że uda nam się przekonać Polaków, że ten chaos i bezprawie, z którym mamy teraz do czynienia, nie jest rozwiązaniem, na które Polska zasługuje. Jak jesteśmy przy wyborach, to może nie samorządowe, ale te do Europarlamentu, które się na początku czerwca mają odbyć. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jako potencjalni liderzy list wyborczych. To jest dobry pomysł. Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Super Expressem mówi, że to jest bardzo zły pomysł. No, to są politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc no, proszę wybaczyć, ale nie będę komentował decyzji naszych koalicyjnych partnerów, jeżeli taka będzie decyzja Prawa i Sprawiedliwości, żeby obaj panowie posłowie bezprawnie pozbawieni możliwości wykonywania mandatu w Polsce zdecydowali się kandydować do Europarlamentu. Ja nie widzę z tym problemu. Ja jestem ciekawa, dlaczego z uporem maniaka politycy PiS-u upierają się przy tym, żeby... Dlatego, że to Trybunał Konstytucyjny tak rozstrzygnął, pani poseł. Wyciągać na sztandary dwóch ustępców. Ja też tego nie rozumiem, bo patrząc na sondaże, znowu wejdę pani poseł w słowo, zdecydowana większość Polaków uważa, że obaj panowie powinni odsiedzieć po pierwsze całą karę więzienia w więzieniu, po drugie, że decyzja o ułaskawieniu była
błędną decyzją. Zwłaszcza, że, bo może na początku jeszcze im się wydawało, mówię o politykach PiS-u, że da się w jakiś sposób sprzedać swoją narrację o więźniach politycznych. Natomiast w miarę upływu czasu, im więcej w przestrzeni publicznej mówiło się o tym, za co odpowiadają Kamiński z Wąsikiem, o ich fałszowaniu dokumentów. Ale jakim fałszowaniu dokumentów? O czym pani mówi? Preparowaniu zarzutów. To jest normalne, że jak się robi prowokacje, no to się może pan tak wytwarza dokumenty. Nie, proszę pana, służby tak nie działają. I jestem zaskoczona, znaczy nie powinny działać i na pewno teraz tak nie działają, jestem zaskoczona tym, co pan powiedział, że to jest normalne, że się preparuje dokumenty. Znaczy pierwszy raz słyszę od polityka uczciwie mówiącego o tym, że to jest normalne, że się preparuje dokumenty. Znaczy dla mnie to jest skandal. To, przyznaję nie, pani poseł, że tam naruszono procedurę, ale tam nie było, tam nie mieliśmy do czynienia z, bo pani przedstawia to w taki sposób, jakby, nie wiem, panowie dokonali naprawdę jakiegoś głębokiego naruszenia prawa. Tymczasem tam była po prostu zwyczajnie naruszona wewnętrzna procedura przy wytwarzaniu dokumentów tożsamości i aktów notarialnych. Rzeczy, które normalnie się dzieją w procedurze, która tutaj została naruszona. Trudno mi oceniać, nie znam też dokładnie akt sprawy. Natomiast proszę pamiętać, że to nie była przecież, bo w przestrzeni publicznej ta sprawa funkcjonuje. Czy ja mogę dokończyć zdanie, które mi pan przerwał? Proszę bardzo. Dziękuję, bo pan bardzo, bardzo długą dygresję zrobił. Preparowali dokumenty. Rozmawiamy o sprawie. Preparowali dokumenty. Aktów notarialnych również nie można fałszować. Dokumentów tożsamości również nie można fałszować. Sfałszowali. Próbowali doprowadzić do usunięcia wicepremiera polskiego rządu, swojego wicepremiera. Czy naprawdę musimy, my jako politycy i pan również, musimy zrobić wszystko, żeby Polki i Polacy czuli się bezpiecznie, żeby wiedzieli, że służby działają zgodnie z prawem, że nikt nie będzie fałszował dokumentów, żeby kogoś w coś wyrobić. Nie używać sformułowania fałszowania dokumentów. Dlatego, bo oni fałszowali jest dokumenty. Procedura do oni tego. Fałszowali dokumenty, są przestępcami. I dlatego się dziwię. Sędziowie z justicji. I dlatego się dziwię, że tak się upierają przy tym, żeby cały czas wynosić ich na sztandary, bo dzisiaj już Polacy i Polki wiedzą, za co nie odpowiadają. Wiedzą o rodzinie Lepera, o ofiarach ich fałszerstw. No, po prostu to już przeszło do świadomości większości Polek i Polaków. I dalej się upierać, że ci przestępcy powinni być teraz ich jedynkami do Europarlamentu. Pani poseł, dlaczego nie wystartujecie w wyborach samorządowych wspólnie z Lewicą? Podjęto decyzję, że ten wariant koalicji 15 października, czyli osobno Platforma, czy Koalicja Obywatelska, osobno Lewica i osobno Trzecia Droga się sprawdził, dał nam wygraną w polskim parlamencie i zdecydowano, że ten układ da nam wygraną w Sejmie. To znaczy, Donald Tusk zdecydował. Z tego, co wiem, to były prowadzone rozmowy zarówno pomiędzy Donaldem Tuskiem, jak i Lewica została zaskoczona tą informacją podaną na konferencji premiera. Proszę wybaczyć, ja nie uczestniczyłam w tych rozmowach, więc ciężko mi dziś powiedzieć, w jaki sposób odbywały się te rozmowy. Nie mam dostępu do tych informacji. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że zaczął się proces majoryzacji Lewicy, żeby nie powiedzieć jej wchłaniania. Nie, lewica jest potrzebna i na pewno nikt nie ma pomysłu, żeby lewicę wchłaniać. Ma swoje postulaty, ma swoją wrażliwość, ma swoich przedstawicieli i uważam, że faktycznie pójście w tym wariancie trzech bloków będzie skuteczne, tak jak było skuteczne 15 października, a że wybory samorządowe już za chwilkę to się wszyscy o tym przekonamy. Panie pośle, macie swoich kandydatów do dużych miast, bo znowuż to nie wy, tylko PiS, ale no, skoro startujecie razem, to o to zapytam. Podobnoż Jarosławowi Kaczyńskiemu wielu polityków PiS odmówiło startu. Małgorzata Wasserman, jeszcze kilku innych posłów, czy to w Krakowie, czy w Białymstoku, nie chciało startować.
Proszę wybaczyć, to są jeszcze pewne rozmowy, które się toczą i nie chciałbym tutaj zdradzać szczegółów, ale akurat w Białymstoku, można by powiedzieć, jest już bardzo dobry kandydat, to mogę tylko w ten sposób powiedzieć, i również zresztą poseł. A jeżeli chodzi, przepraszam. Kto mianowicie? Proszę wybaczyć, ale jeszcze nie jestem upoważniony do tego. Nie, trudno sprawdzić, jeżeli poseł z Białegostoku. Prawda? No. Dokładnie. Dziękuję za tę uwagę. Natomiast rozmowy trwają, to są decyzje indywidualne każdej z posłanki, każdego z posłów czy polityków, jak widzi siebie w najbliższym czasie w polityce. Trudno mi komentować jakieś konkretne decyzje, natomiast to, że jesteśmy przygotowani na te wybory, to mogę zdecydowanie potwierdzić, to, że ten kalendarz wyborczy, który ruszył, jest, można by rzec, jesteśmy w czasie i na pewno wspólnie do dużych miast, do sejmików wystawimy dobrych kandydatów, żeby w tych wyborach, które będą bardzo ważne, pokazać się z jak najlepszej strony i żeby przekonać Polaków. Wiadomo, to nie są wybory tak polityczne jak do Sejmu, ale ta napięta sytuacja powoduje, że one jednak są trochę spolityzowane, żeby pokazać, że Zjednoczona Prawica daje dobrą, spokojną alternatywę w stosunku do tego chaosu, z którym mamy do czynienia obecnie w koalicji 13 grudnia. Pani poseł, czy rządząca koalicja ma pomysł na to, w jaki sposób transparentnie i fachowo obsadzać zarządy spółek Skarbu Państwa? Ruszył proces zmian w radach nadzorczych. Mamy za sobą pierwsze walne zgromadzenia akcjonariuszy. MAP póki co nie przedstawił takiego projektu czy rozporządzenia, czy jakiegokolwiek innego dokumentu, który miałby, wedle którego miałby ten proces przebiegać? Zapewne przedstawi, bo nie mam co do tego wątpliwości, że to musi być zmiana jakościowa. Zmiana jakościowa dotycząca ludzi, którzy mogą takie stanowiska zajmować. Co szczerze, w Polsce naprawdę mamy bardzo wielu fachowców, osoby znające się na zarządzaniu. I ja zawsze miałam takie poczucie, że spółka Skarbu Państwa to powinien być taki najwyższy szczebel kariery zawodowej. Znaczy, jeżeli a nie był do tej pory? No bardzo często było to miejsce, gdzie lądowali znajomi polityków. Co gorsza, często zupełnie bez doświadczenia i rozpoczynający swoją karierę zawodową. I na pewno do tego nie można dopuścić, bo to są tak istotne jednostki z punktu widzenia państwa polskiego, że dla osób, które przeszły już w swojej drodze zawodowej wiele szczebli i naprawdę znają się na tym, co robią, no to mogą właśnie, mówię, jako ten najwyższy szczebel zarządzania. A spośród tego managementu, który jest w tej chwili, to nikogo pani poseł by nie chciała zostawić? Ja nie przyglądałam się temu managementowi. Ja znam wiele niestety często ukazujących się nazwisk czysto politycznych i zawsze powodowało to we mnie ogromne oburzenie, bo wydawało mi się, że no jednak minimum przyzwoitości wskazywałoby na to, że to nie... Że spółki Skarbu Państwa nie służą do zatrudnienia swoich kolegów, rodzin, znajomych, którzy nie mogą znaleźć normalnej pracy, normalnie pracy, bo sobie nie radzą, no bo to świadczy o tym, że to są osoby, które naprawdę się do tego nie nadają. Więc ta odwrotność zapewne będzie zastosowana, że właśnie takie miejsca będą obsadzać osoby, które są w sposób szczególny przygotowane i doświadczone. Uspokoiły pana posła te słowa? No cóż... Hipokryzja to hołd składany przez cnocie przez występek, więc po części tak, w ten sposób bym powiedział, bo spodziewam się znacznie gorszych jednak działań niż tylko i wyłącznie jakiś nepotyzm, który już widzimy, i obsadzanie spółek Skarbu Państwa przez kolegów i koleżanki polityczne. Podam tylko jeden przykład. Autor właśnie jednej z tych trzech prywatnych opinii, które stały się podstawą prawną do unieważnienia
zmienienia artykułu 47 przepisów wprowadzających prawo o prokuraturze i bezprawnego pozbawienia prokuratora Barskiego możliwości wykonywania jego funkcji, właśnie wszedł do Rady Nadzorczej jednej ze spółek Skarbu Państwa. To tylko pokazuje, z jakim procesem będziemy mieli niestety do czynienia w najbliższym czasie. A jeżeli chodzi o profesjonalizm, to proszę sobie porównać chociażby wyniki finansowe Orlenu za waszych rządów i za rządów Zjednoczonej Prawicy. Mimo wojny, mimo pandemii, mimo kryzysu gospodarczego. Znaczy, akurat wojna napędziła zyski Orlenowi, ten kryzys, z którym mieliśmy do czynienia, to spowodował... Ale myślę, panie redaktorze, że akurat za sukces Orlenu wojna na Ukrainie jednak nie odpowiada. Pozwolę sobie postawić. Wiele elementów ma na to wpływ i to jest trochę tak, jak porównywanie gruszek z jabłkami. Obecny Orlen to jest, jak mówi prezes Obajtek, koncern multienergetyczny składający się z czterech czy z pięciu bodajże podmiotów. Ale właśnie zobaczyć, że prezes Obajtek potrafił taki koncern stworzyć, prawda? Panie pośle, proszę mi powiedzieć, powiedział pan, że wybieraliście czy powoływaliście fachowców, a jakimże to doświadczeniem i wiedzą pani Janina Goss mogła się wykazać? Proszę wybaczyć, ale nawet nie wiem, w jakiej spółce była, więc nie będę tego komentował. W trzech spółkach. Bank Ochrony Środowiska, PGE, PGE i rzeczony Orlen. Panie redaktorze, naprawdę bardzo chciałbym poznać kompetencje pani Goss. Niestety nie jestem w stanie znać wszystkich osób w tym państwie. A to jest akurat bardzo znana osoba. I oceniać ich kompetencje. Złożył pan, kto to? Kojarzę osobę oczywiście, natomiast tylko i wyłącznie z przekazów medialnych. Złośliwi mówią przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego. No, rzeczywiście złośliwi, panie redaktorze. Bo jeżeli tylko i wyłącznie na to się wskazuje, to jest to tylko i wyłącznie złośliwość. Tak samo jak zresztą przed chwilą złośliwość poseł, może pani tym razem mi da dokończyć, która wskazuje na właśnie upodobania kulinarne pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, zapominając, że jest sędzią, wieloletnim sędzią, zresztą jeszcze sędzią powołanym przed 2015 rokiem. To tak dla porządku. Złośliwi mówią nie tylko, że przyjaciółka, ale jeszcze wskazuje się na to, że podobno kiedyś pożyczyła jakąś... Znaczy nie podobno, tylko to akurat zostało w oświadczeniu majątkowym ujawnione, ta pożyczka. Pożyczyła jakąś kwotę pieniędzy Jarosławowi Kaczyńskiemu, stąd zasiliła zacne grono. Zobaczmy, jak wyglądają kwestie opinii prawnej pana Patyry, o ile pamiętam nazwisko, które była podstawą dla bezprawnych działań i przestępstwa dokonanego przez pana Bodnara. Szanowni Państwo, na koniec jedno krótkie jeszcze pytanie. Z wczorajszej bodajże konferencji Donalda Tuska został zapytany o CPK. Powiedział, że czeka na audyt. Co zrobicie z tym projektem? Lewica mówi wyraźnie, że nie pozwoli wam zaorać tego projektu. Muszę powtórzyć za premierem Donaldem Tuskiem, bo w zasadzie to jest to, od czego musimy zacząć, czyli dowiedzieć się i pan minister Lasek, dobrze pamiętam, ale z pewnością to pan minister Lasek się tym zajmuje, więc musimy najpierw dowiedzieć się, co i, co ciekawe, za ile zostało dotychczas zrobione, na jakim to jest etapie, więc dajmy mu ten audyt przeprowadzić, a potem będziemy musieli na tej podstawie decydować, co dalej. Panie pośle, co się powinno z CPK-iem stać? Nie jest to przeskalowany projekt? Wydaje się, że nie, że mimo tych zmian, które w ostatnich latach zaszły, mówię tutaj o kwestiach związanych z kryzysem, jednak długofalowo należy oczekiwać, że jednak taki duży hub, przede wszystkim jeżeli chodzi o transport towarów, jest w Polsce bardzo potrzebny. Ja wiem, że mamy i lotnisko w Berlinie, i w Hamburgu, ale my jesteśmy w Polsce i dlatego uważamy, Strasznie pan jest złośliwy. Ale może pan poseł lata często z Berlina i Hamburga i dlatego tak od razu mu przychodzi na myśl. Nie, rzeczywiście do Strasburga trzeba latać przez Frankfurt. Takie mamy połączenia. Natomiast wracając, uważam, że to jest bardzo potrzebna inwestycja, chociaż jeżeli chodzi o kwestie realizacji szczegółów, jeżeli chodzi o przede wszystkim kwestie realizacji połączeń kolejowych, tych szprych, które są, one budzą
wiele kontrowersji i sam byłem i świadkiem i wspierałem umie w regionie, w okolicach Zamościa czy Krasnego Stawu mieszkańców, którzy protestowali przeciwko potencjalnym wywłaszczeniom. Myślę, że na tym przede wszystkim powinniśmy się skoncentrować. Powinniście państwo się skoncentrować, bo też w trakcie kampanii wyborczej podnosiliście te kwestie. Ja się z tego bardzo cieszę, bo będę miał okazję dopilnować, żeby rzeczywiście przy budowie i siłą rzeczy pozyskiwaniu tych nieruchomości na razie nie było nic wywłaszczane, bo były po prostu sprzedawane, ale mam nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany i że wszystkie osoby, które znajdą się na trasie budowy tych połączeń kolejowych, które są bardzo potrzebne dla chociażby Zamościa, dla połączenia z Ukrainą, przecież to jest planowane połączenie, szybkie połączenie z Lwowem i Kijowem, ale na pewno polscy właściciele domków, szczególnie w małych miejscowościach, nie mogą na tym cierpieć. Myślę, że to jest aspekt, który jest szansa, że do konstytucji też tak dojdą. W tych dyskusjach zaczniemy od CPK, jak dyskusjach, jak optymistycznie, jak przestaniecie łamać prawo, jak optymistycznie się kończy. Dziękuję państwu ślicznie. Panie pośle, pan naprawdę nie wiedział, kto to jest Janina Goss? Nie, to znaczy ja kojarzę tę osobę, ale nie znam jej kompetencji, dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Marta Golbik, Koalicja Obywatelska, Marcin Romanowski, Suwerenna Polska byli moimi państwa gośćmi.